kolejny pomysł żony przyjaciela Putina. Apeluje do Brytyjczyków. Żona Wiktora Medwedczuka apeluje do Borisa Johnsona. Chce wymiany jeńców. Apeluje do brytyjskiego premiera Borisa Johnsona o pomoc w wymianie mojego męża na obywateli brytyjskich Haydena Eslina i Seana Pinnera, powiedziała na nagraniu Oksana Marczenko, żona zatrzymanego przez ukraińskiego służby oligarchy Wiktora Medwedczuka. Kobieta zaapelowała do krewnych dwóch Brytyjczyków zatrzymanych przez Rosjan, by naciskali na władze w Londynie, by doprowadzili do wymiany jeńców. Brytyjczycy, o których mówi Oksana Marczenko, to Haydena Eslin i Seana Pinner. Według Rosjan obaj byli członkami ukraińskiej marynarki wojennej i zostali zatrzymani w Mariupolu. Możecie poprosić premiera swojego kraju Borisa Johnsona, aby wpłynął na ukraińskie przywództwo i zapewnił uwolnienia Haydena i Seana poprzez wymianę ich na ukraińskiego polityka opozycji i zatrzymanego przez władze w Kijowie i mojego męża Wiktora Medwedczuka, powiedziała kobieta na nagraniu. Rosyjskie MSZ liczy na to, że brytyjskie władze zgodzą się na propozycję żony prorosyjskiego oligarchy. Sąd aresztował oligarchę. Tymczasem sąd we Lwowie zdecydował w sobotę o aresztowaniu Wiktora Medwedczuka. Łyczakowski sąd rejonowy we Lwowie podkreślił, że 26 lutego, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, policjanci nie zastali Medwedczuka w miejscu, w którym powinien odbywać areszt domowy. Medwedczuk przebywał w nim od maja 2021 roku w związku z podejrzeniem o zdradę stanu i próbę kradzieży surowców na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Później prokuratura poinformowała, że jest również podejrzany o zdradę stanu i o sprzyjanie działalności organizacji terrorystycznej. Chodzi o związek z nielegalnymi dostawami węgla z separatystycznych republik w Donbasie na przełomie lat 2014 i 2015. Propozycja Wołodymyra Zełenskiego. W nocy z wtorku na środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował wymianę Wiktora Medwedczuka na ukraińskich jeńców wojennych przebywających w rosyjskiej niewoli. Cóż, jeśli Medwedczuk ubrał się w mundur wojskowy, to podlega zasadom czasu wojny. Proponuję Federacji Rosyjskiej wymienić tego swojego chłopaka na naszych chłopaków i dziewczyny w rosyjskiej niewoli, powiedział ukraiński prezydent w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. Wiktor Medwedczuk zatrzymany. O zatrzymaniu Medwedczuka, który od maja 2021 rok przebywał w areszcie domowym, poinformował we wtorek prezydent Zełenski. Na opublikowanym zdjęciu polityk, który zalicza się do najbliższych osób prezydenta Rosji Władimira Putina, ma na sobie mundur ukraińskiego wojska i ręce skute kajdankami. Wiktor Medwedczuk, jeden z liderów zabronionej prorosyjskiej frakcji opozycyjna Platforma za Życie, uważany jest za lobbystę interesów Rosji. Putin jest ojcem chrzestnym jego córki.